Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, kibice, miłośnicy królewskiej gry, zapraszam w imieniu swoim oraz organizatorów na przepiękne wydarzenie, które rozpocznie się 21 maja do 25 maja w Warszawie w Muzeum Polin. Będzie to kolejny turniej z cyklu Grand Chess Tour Superbet Rapid and Blitz, gdzie wystąpią fantastyczni zawodnicy na czele z Janem Krzysztofem Dudą oraz z Magnusem Carlsenem. Turniej będzie fantastyczny. Codziennie od godziny 14 będzie można przyjść do muzeum i kibicować na żywo, uzyskać autografy. Bilety są bezpłatne, możecie też te bilety sobie zarezerwować, wtedy macie pewność, że będziecie mieli miejsca siedzące, ale myślę, że z tym też nie będzie problemu. Jeżeli komuś się nie uda, to na pewno każdy kibic będzie miał możliwość wejścia i zobaczenia najlepszych szachistów świata. 21 maja, również w niedzielę, ja się pojawię w muzeum, gdzie będę dawał symultane wszystkim chętnym kibicom w ramach właśnie takich dodatkowych atrakcji dla miłośników królewskiej gry. Będą również bardzo ciekawe turnieje, dosyć szybkie, będzie można w nich uczestniczyć, będą ciekawe quizy, będą też ciekawe nagrody z tego, co organizator zapewniał, więc szereg fajnych atrakcji. Myślę, że to jest dobry moment, żeby przyjść i troszeczkę nabrać takiej, jakby to powiedzieć, motywacji do gry w szachy, patrząc na tych najlepszych szachistów świata. Będę z Wami grał też symultane, to już mówiłem, ale najważniejsze są właśnie te zawody. Cieszę się z tego powodu. Moi drodzy widzowie, przedstawię pokrótce zawodników, którzy wystąpią w tym turnieju. Otóż Magnus Carlsen, rozstawiony z numerem 1, nie trzeba chyba go za bardzo przedstawiać. No, nie jest już aktualnym mistrzem świata, ale jak wiemy, ten tytuł dzierżył przez wiele, wiele lat i wielki zaszczyt, myślę, że zagości w stolicy i zagra w tym turnieju. Wesley So, zawodnik amerykański, no to jest takie, można powiedzieć, nemezis Jana Krzysztofa Dudy, bardzo z nim nie lubi grać, to znaczy może bardziej mu nie leży ten zawodnik, ale mam nadzieję, że Janek przełamie tutaj wszelkie tutaj stereotypy i powalczy bardzo mocno. Oczywiście Jan Krzysztof Duda, najlepszy polski szachista, wystąpi w tym turnieju. Obok też będzie grał nasz rodak Radosław Wojtaszek, aktualny wicemistrz Polski 2023. Panowie tutaj na pewno rozegrają fantastyczne zawody. Ja jestem pewny, że tanio skóry nie sprzedadzą, będą walczyć bardzo mocno. Duża pula nagród, więc też mam nadzieję, jakaś motywacja z tego powodu będzie. Raport Richard, bardzo sympatyczny zawodnik. Ja uwielbiam tego gościa. On jest niezwykle kreatywnym zawodnikiem, potrafi grać niekonwencjonalnie w szachy, wymyślać nowe idee. Było to widać w meczu o Mistrzostwo Świata pomiędzy właśnie Dinklirenem a Janem Niepomniaszczim. Z kolei kolejnym zawodnikiem będzie Maxim Vachier-Lagrave. No w ogóle to jest topka, moi drodzy, najlepszych szachistów świata. Francuz przekroczył w swojej karierze ranking 2800. Niesamowity blitzkarz i dobry gracz, bardzo dobry gracz, rapidowy, niesamowity zawodnik. Ja tutaj oczywiście tak trochę to odbieram osobiście, więc sorry za emocje. I kolejnym zawodnikiem, który zaszczyci nas w Warszawie, jest Levon Aronian. Kolejny kapitalny szachista, który również przekroczył w swojej karierze 2800. Niesamowity też ideowiec i potrafi wymyślać bardzo, bardzo ciekawe idee w szachach. Anish Giri, uznawany za remisowego, czołówkowego gracza, aczkolwiek nie do końca tak jest. Anish Giri bardzo dobrze zna teorię szachową, jest jednym z lepszych specjalistów na świecie, który jak trzeba, to ugryzie porządnie. Janek z nim akurat chyba ma dobre wyniki i z tego, co było widać po partiach, chyba lubi z nim grać. Moi drodzy, Bogdan Dek, rumuński szachista młodego pokolenia, na pewno tutaj namiesza w stawce. I ostatnia persona tutaj w tych zawodach, Kirill Szewczenko. To jest bardzo ciekawy zawodnik ukraiński, który
jest młodym zawodnikiem, ale już przyjrzałem się kilku jego partiom i muszę powiedzieć, że fascynuje mnie jego styl, dlatego że między innymi gra obronę królewsko-indyjską. Zobaczymy, czy w tym turnieju też wykorzysta tę broń. Bardzo odważny zawodnik i trzymam też za niego kciuki. Wielcy zawodnicy przed nami, będzie się działo. Ja się już nie mogę doczekać spotkania i z nimi, i z wami, kibicami. Mam nadzieję, że miło spędzimy czas i przeżyjemy niesamowite wrażenia. Moi drodzy, widzimy się w Warszawie już od 21 maja. Ja też tam, przypominam, będę w tym dniu i życzę wszystkiego dobrego, dobrych wrażeń, dobrych emocji. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.